bucie na wakacje. Nie, tam to było bucie na wakacjach, teraz coś innego. Rodzina szykuje się do podróży. A to też w sumie może na wakacjach. No. Tata pakuje walizkę. Misia pomaga tacie. Tata wkłada do walizki ubrania. Misia wkłada zabawki, książki i aparat. Pies też pomaga. Mama i Pucio oglądają mapę. Mama pokazuje palcem. Popatrz, jedziemy tutaj, do góry. Hurra, będzie dużo śniegu, będę jeździł na sankach. Cieszy się Pucio. Tak, czeka was dużo zabawy, mówi mama. A ty zostajesz ze mną, będę się tobą opiekować, mówi ciocia do kota. Rano rodzina wyrusza w podróż. Tata kieruje autem. Mama i Misia śpiewają. Pucio wygląda przez okno. Tato, gdzie są góry? Pyta Pucio. Musisz poczekać, to jeszcze daleko, odpowiada tata. Misia woła, mamo, zobacz, ile aut na drodze. To prawda, na drodze jest duży ruch, więc będziemy długo jechać, mówi mama. Nareszcie jesteście! Czekaliśmy na was, woła wujek. Mama i tata witają się z ciocią. Kto mieszka z ciocią i wujkiem? To Maja. Gdzie jest śnieg? Pyta Pucio. Nie ma śniegu, odpowiada wujek. Ale ja chcę jeździć na sankach. Pucio zaczyna płakać. Nie płacz, Puciu. Bez śniegu też będziemy się świetnie bawić, mówi Maja. Ciocia i wujek Ciocia i wujek ugotowali pyszny obiad. Wujek nalewa zupę. Misia je pierogi, a Maja pije herbatkę. Aniu, zobacz. Nowa dziewczynka. Tutaj. Tak? Czy nie? Nie, to nie jest. A, ta jest Maja, tak? Mhm. A gdzie jest Pucio? Pucio stoi przy oknie. Puciu, siadaj, zaraz będziemy jeść obiad, prosi mama. Nie chcę jeść, ja czekam na śnieg, woła Puciu. Posłuchaj mamy, musisz zjeść obiad, żeby mieć dużo siły na zabawę, kiedy spadnie śnieg, wyjaśnia tata. A po obiedzie pójdziemy na spacer w góry. Może tam jest śnieg, mówi wujek. Hurra, pójdziemy poszukać śniegu, cieszy się Puciu. Tato, jakie wielkie góry, krzyczy Pucio. Musimy być cicho, mówi tata. A dlaczego? Pyta Pucio. W górach mieszkają zwierzęta. Boją się, gdy jest hałas, tłumaczy tata. Bobo pokazuje palcem. Co widzi Bobo? To lis chowa się za drzewem. W lesie mieszkają też dzik, wiewiórka, sarna i ptaki, dokładnie. W lesie też jest takie coś, to się nazywa, Aniu, paśnik dla zwierząt. Wujek wkłada do paśnika siano i marchewki. Co robisz, wujku? Pyta Misia. Zostawiam jedzenie dla zwierząt. Kiedy jest zima i śnieg, zwierzęta tu przychodzą i jedzą, tłumaczy wujek. Ale śniegu nie ma, dziwi się Pucio. Tak, teraz nie ma, ale na pewno będzie. Dlatego trzeba pomagać. Tak, myślisz, że to to? Dlatego trzeba pomagać zwierzętom, mówi wujek. Ja też chcę pomagać zwierzętom, woła Misia. Mam pomysł. Zbudujemy razem karmnik dla ptaków, proponuje Maja. Ale fajnie. Cieszą się. Tak, cieszą się dzieci wszystkie, tak? O, i chyba zaczynają budować ten karmnik dla ptaków. Co, Aniu? No. Wujek piłuje. Mama ma młotek. A nie, to Maja ma młotek i buduje. Pucio i Misia malują karmnik. Gotowe. Teraz postawimy karmnik na dworze i wsypiemy do niego ziarno, mówi wujek. A po co? Pyta Pucio. Ponieważ ptaki lubią jeść ziarno, wyjaśnia wujek. A ja wiem, że dzieci lubią jeść naleśniki. Kto ma ochotę na naleśniki i kakao? Pyta ciocia. Ja! Woła głośno Pucio. Ja też! Cieszy się Misia.
ale pyszny podwieczorek. Pucio pije kakao. Misia je naleśniki, a Maja je gofra. Bobo też chce jeść. Pies wygląda przez okno i macha ogonem. Co widzi pies? Co się dzieje za oknem? Aniu? To chyba pada śnieg. Ojej, w końcu co? Rano na dworze jest bardzo dużo śniegu. Maja przypina narty. Wujek macha do dzieci i woła: Puciu, Misiu, wstawajcie, czekamy na was. Hurra, idziemy na sanki, cieszy się Pucio. Psy też czekają na Pucia i Misie. A co się dzieje w karmniku? W karmniku ptaki jedzą... ziarenka. Ale przygoda, zobacz, Aniu. Ale zabawa. Psy biegną i ciągną sanki. Wujek kieruje sankami. Szybko, szybko, woła do psów Pucio. Maja jedzie na nartach i chce dogonić sanki. Zaczekajcie na mnie, krzyczy Maja. W lesie pada śnieg. Zobaczcie, dzieci, sarna je siano, które wczoraj przynieśliśmy, mówi wujek. Maja bawi się z psem i rzuca śnieżkami. Pies podskakuje i łapie śnieżki. Pucio i Misia lepią bałwana. Misia daje Puciowi marchewkę. Puciu, zrób bałwanowi nos, mówi Misia. Pucio przyczepia marchewkę. Bałwan gotowy. Wygląda pięknie. Dzieci, zobaczcie, jak mama ładnie jeździ na łyżwach, woła tata. Misia, Pucio i Maja jadą na sankach. Juhu, ale fajnie, krzyczy Pucio. Tata i wujek jeżdżą na... nartach. Tata jedzie bardzo szybko. Mama woła do taty: uważaj, nie tak szybko. Ale tata nie słucha mamy. Ojej, co się stało? Tatę bardzo boli noga. Szybko, trzeba mu pomóc. Wujek ma telefon i dzwoni do szpitala. Pucio jest smutny. Mama mówi: nie martw się, Puciu. Zaraz przyjedzie doktor i zbada tatę. Wszystko będzie dobrze. O, cała rodzina jest w szpitalu. Pani doktor bada tatę i mówi: ma pan złamaną nogę. Trzeba założyć gips. Pani doktor zakłada gips na nogę taty. Proszę pani, czy tata może jeździć na sankach? Pyta Misia. Nie, nie wolno mu jeździć na sankach ani na nartach. Tata musi odpoczywać, wyjaśnia pani doktor. Misia jest bardzo smutna. Chciała pobawić się z tatą na śniegu. Wujek rozpala ogień w kominku. W domu jest przytulnie i ciepło. Tata odpoczywa na kanapie. Mama przytula tatę i podaje mu herbatę. No, dziękuję, mówi tata i całuje mamę. Ciocia czyta książkę. A co robią dzieci? Misia i Maja grają w grę. A Pucio? Pucio rysuje na gipsie taty. Co rysuje Pucio? Co to jest? X. X? A to nie jest samolot przypadkiem, Aniu? No, to ta zabawka Pucia ulubiona chyba, co? Czas wracać do domu. Tata i Bobo czekają już w aucie. Dziękujemy, do widzenia, mówi mama i przytula wujka. Pucio żegna się z psem. Ciocia daje Misi karmnik. Misiu, weź karmnik ze sobą. Razem z Puciem będziesz karmić ptaki w swoim domu. Dziękuję, odpowiada Misia. Maja macha do dzieci i woła: pa, pa, do zobaczenia. Pucio i Misia są już w domu. W domu czekają ciocia i kot. Kot bardzo tęsknił za Puciem i Misią. Mama głaszcze kota. Pies siedzi przy oknie i szczeka na ptaki. Ptaki, tak? Bo ten karmnik tu przywieźli, co nie, Aniu? Pucio i Misia pokazują cioci zdjęcia na komputerze. Ciociu, zobacz, tutaj tata jedzie na nartach. Jedzie bardzo szybko, woła Pucio. I dlatego tata ma teraz złamaną nogę. Widzicie, dzieci, nawet tata powinien słuchać mamy, mówi ciocia. Dobrze, że już jesteśmy wszyscy w domu, wzdycha mama. O.